Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku naszego Let's Playa z Pokémon Fire Red. W poprzednim odcinku przeszliśmy sobie tutorial łapania Pokémonów, a także oglądaliście jakże nudne TGTV na temat zmian, na temat różnic w typach Pokémonów. Jednak teraz już kierujemy się dalej na północ, wkraczamy na drogę drugą i zaraz będziemy mieli przyjemność przedzierać się przez Viridian Forest, w którym znajdują się całe masy Pokémonów owadów. W międzyczasie pobijemy sobie jeszcze tutaj tą Ratatę. Ratata. O! Krytyczny cios. Na szczęście jeden Ember wystarczył, aby ją omdlić. Charmander otrzymał 24 punkty EXP. I tu mamy już wejście do Lasu Viridian. Las Viridian z anime możecie pamiętać jako to miejsce, w którym Ash złapał swojego Caterpie, który potem przeistoczył się w pięknego Butterfree. Co masz nam do powiedzenia? Przyszedłeś tu z kolegami, żeby złapać parę Pokémonów robaków, wszyscy rwą się do walki. No, jako już mam ognisty starter, to jestem dość zadowolony z takiego obrotu spraw. Tu mamy jakiegoś pana, ale on nie chce walczyć. No dobrze, co tu leży za przedmiot? Oj, jeszcze przed dotarciem do przedmiotu zaatakował nas. Metapod. Metapod. Pokémon. Pokémon Kokon. Nic nie jest dla nas zagrożeniem. I powinien paść od dokładnie jednego embera. Jest on dość prostym źródłem doświadczenia. I to dość w dodatku dużych ilości doświadczenia, ponieważ jest on drugą formą Caterpie, w związku z czym drugie formy dają więcej punktów doświadczenia i tak dalej. Jaki znajduje się tutaj przedmiot? Public Glass Potion. Bardzo dobrze, choć mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, aby go używać. Więc przedzieramy się na północ i tu mamy jakiegoś gentlemana, który chce z nami walczyć. I o ile się nie mylę, to jest chyba pierwsza nasza walka z jakimś trenerem Pokémonów innym niż nasz rywal, niż JoJo. Dobrze, zobaczymy co tam masz. Trenerze, łapaczu robali Rick, chciałbyś walczyć, dobrze. Wysyłasz Weedle. No, Weedle widzieliśmy już w poprzednim odcinku, gdzie Dziadzio pokazywał nam jak łapać Pokémony, ale obydwa Pokémony łapacza robali powinny polec od naszego Embera. Pierwszy Weedle poległ, dostaliśmy do niego 66 punktów doświadczenia. Warto zauważyć, że Pokémony trenerów dają więcej punktów doświadczenia niż te spotkane w dziczy. Ale niestety jest ich ograniczona ilość, ponieważ każdy trener może być wyzwany do walki tylko raz, a dopiero później mogą zostać oni poproszeni o rewanż, ale to w późniejszych etapach gry. Caterpie też powinien raczej polec od jednego Embera, więc spalony, super efektywne, Caterpie poległ, Charmander zyskał punkty doświadczenia, cudownie. I dostaniemy od niego jeszcze pokédolary. Nie, Caterpie przegrał. Pawlik zdobywa 72 pokédolarów nagrody. Cudownie. Więc ominiemy sobie tej trawki, no bo po co nam łapać jakiegoś Pokémona, kiedy nasz Charmander jest tutaj niszczycielem. Z tym panem chętnie zawalczymy, ponieważ poké kasy nigdy za wiele. Yo, nie możesz uciec, jeśli jesteś trenerem. No, to prawda, bo trochę nie wypada uciekać z walk. Łapacz robali Duck chciałby walczyć. Wysyłasz Weedle, nic nowego, Weedle poziom 7, Charmander poziom 9, też powinien paść raczej na jednego Embera, dokładnie tak. Zasadniczo naszego Charmandera chyba żaden trener w tym lesie nie zaskoczy, a jedynie są dla nas źródłem punktów doświadczenia. Charmander ma już 10 poziom, no gratulacje, widzę, że podskoczyła mu szybkość, statystyki idą w górę, jedynie obrona gdzieś stoi z tyłu, ale no to Charmander, on ma nawalać, a nie być nawalany, dobra? Kolejny Weedle pada, krytyczny cios, doskonale. I wrogi Weedle zleje. Charmander zyskał 78 punktów. I jeśli teraz pokonamy Kakunę, czyli ewolucję Weedle'ego, to wydaje mi się, że nasz Charmander osiągnie już 11 poziom doświadczenia. Zaraz się przekonamy, po Kakunie powinniśmy mieć dużo punktów. 106 punktów doświadczenia i tak jak mówiłem, Charmander ma już 11 poziom. No tym razem poskoczyło nam tylko życie do góry, ale nie jest to jakaś dura strata. Łapacz robali Duck pokonany. I zdobywamy 84 pokédolary. Jako ten odcinek zaplanowałem sobie
przejść cały ten las, więc będę dość biegł do przodu. Zdobyliśmy antidot, który pozwoli nam odtruć naszego Pokemona, jeśli jakiś niemiły Weedle by nam go zatruł. Tu mamy kolejnego pana. Dzień dobry. Może jestem mały, ale to nie znaczy, że masz mi dawać fory. No, nie planuję, tak powiem. Łapacz robali Antony. Antony Hopkins. Oto i Caterpie, poziom 7 i Charmander. Wątpię, żeby ta walka była jakoś owocna dla naszego Charmandera. Tym niemniej, no, warto jest ją odbyć, bo tak jak mówię, punktów doświadczenia nigdy za wiele. Chociaż, co tam wystawisz? Caterpie. Nie no, Caterpie na poziomie 8 to nie jest coś, co nas interesuje. Gdyby na tym poziomie 8 był Metapod, to być może Charmander osiągnąłby ten poziom 12, ale tak, widzicie, brakuje nam odrobinki. Potrzebny będzie jeszcze jeden Caterpie u Antonego, ale na szczęście następna walka zagwarantuje już Charmanderowi kolejny poziom doświadczenia. O! Czyżby to był Pikachu? No, pech chciał, że to tylko Caterpie na poziomie 5. Ale Caterpie jako Pokémon robak nie interesuje nas za bardzo. Bardzo bym się ucieszył, nie ukrywam, z Pikachu, ponieważ jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, jednym z kolejnych liderów jest lider wodny, w związku z czym prąd kontroluje wodę. A Charmander ma już poziom 12 i otrzymuje plus 3 szybkości, plus 2 specjalnego ataku. Więc nasz Charmander to będzie taki dość dobry zawodnik z niego. I biegniemy dalej, 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 zygzaczkiem. No, nie udało nam się wyjść z tych trawek niezauważonym. Zaatakował nas Caterpie na poziomie 3. To są mierni przeciwnicy już. Ale użyjemy na nich Embera, niech im nie będzie smutno. Niech mają. Dobrze, wrogi Caterpie wleje. 22 punkty doświadczenia. Kolejny trener? Tak, dzień dobry panie trenerze. Czy wiesz, że Pokémony ewoluują? No, za kilka poziomów się o tym przekonam, a o co chodzi? Czyż miał pan jakąś ciekawą ewolucję? Metapod. No, tak jak mówiłem, to są cały czas punkty doświadczenia, które są właściwie darmowe, ponieważ Metapod nie jest w stanie nam nic zrobić. O ile nie jest to Metapod posiadany przez nas. Jeśli my posiadamy Caterpie i on ewoluuje na poziomie 7 Metapoda, to wówczas będzie posiadał atak Tackle, czyli będzie miał jakiś tam sposób zadawania obrażeń. Ale to są początkowi przeciwnicy. Walka każdym ze starterów nie powinna być z nimi za trudna, więc nawet gdybyśmy wybrali Bulbazaura, to poradzilibyśmy sobie bez problemu. I możliwe, że, zaraz się przekonamy, Metapod. Wydaje mi się, że po pokonaniu tego Metapoda osiągniemy poziom 13. Jak możecie zauważyć, ilość naszych PP, czyli PowerPointów, jest już zaznaczona na żółto. To znaczy, że wykorzystaliśmy już ponad połowę naszych ataków. Ilości PowerPointów naszych ataków. Metapod mdleje i czyżby Charmander osiągnął 13 poziom? Zgadza się. Charmander ma już 13 poziom i po raz kolejny dostał tylko atak. No niestety, ale poznał Metal Claw, który zdecydowanie przyda nam się w nadchodzącej walce z liderem sali, którym jest Brock. Jak pamiętacie, Brock w anime był trenerem Pokémonów kamiennych. Później tam pojawiły się jakieś wariacje, dostał od jakiejś tam ładnej pani Vulpixa i Zubata złapał. Ale Brock z definicji był trenerem Pokémonów kamiennych. Jest i Weedle na poziomie 3. No, nie urządza mnie to jakoś bardzo, ale no, zaatakujemy go sobie ze Scratcha. W następnej walce z jakimś trenerem, no, przeżył. Niech mu będzie, niech sobie ma. Przedłuży nam odcinek. A to zaprezentuję Metal Claw na Weedle. No, Charmander spudłował. No, nieładnie ze strony Charmandera. Oby nas tego nie zatruł Weedle. Bardzo dobrze. Metal Claw? Tak. Charmander zabłysnął stalą i zaatakował Weedle'ego. I dostaniemy za niego 22 punkty doświadczenia. Jak widzicie, te ilości są takie małe, że nie opłaca się walczyć z tymi Pokemonami spotkanymi dziko. Tu widziałem, ze ścianą kryje się jeszcze jeden trener. No, ale niestety dzikie Pokemony mają inne plany co do nas. Weedle poziom 3. W porządeczku. Idzie Charmander. I tym razem nie będziemy się bawić, tylko od razu Ember. Żeby już nie przedłużać zbędnie. To super efektywne. No, żegnaj Weedle, 22 punkty, tak, dokładnie. I walka z trenerem nas teraz czeka. Oby miał jakieś ciekawe Pokémony. Po co ten pośpiech? No, wiesz, ja tu odcinek nagrywam.
i łapacz rowali sami. Dobrze, masz jednego Pokemona Weedliego na 10, na 9. No, nie jest to jakiś wyczyn, gdybyś go ewoluował ciut wcześniej, to na następnym poziomie miałbyś już Beedrilla. Ale jeśli chcesz mieć Weedliego na 9 poziomie i chcesz chwalić się, że masz dużego robaka, no to śmiało, nie widzę przeszkód. Jak widzicie, za Metapoda na poziomie 7 dostawaliśmy więcej doświadczenia niż za Weedliego na poziomie 9. Więc tak jak mówię, walki z trenerami są jak najbardziej pożądane, ale jeśli trener ma słabe Pokemony, to też jest to raczej nudne i nieopłacane dla nas. Ominiemy teraz te krzaczki, bo w tych krzaczkach poszukamy sobie jeszcze później Pokemonów, ale udamy się już do centrum Pokemon, wyleczymy naszego Charmandera i pożegnam się z wami, ponieważ minęła już 10 minuta. Witaj siostro Joy, witamy w centrum Pokemon. Czy chcesz, abym wyleczyła twoje Pokemony? Tak, jak zawsze siostro. Dziękuję za cierpliwość, wyleczyliśmy wszystkie twoje Pokemony. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zatem zapisujemy grę. Zapisuję, nie wyłączaj zasilania. No ja żegnam się z wami. Jak widać, gramy już total 27 minut. Tam mogło trochę być mniej, trochę więcej. Nie wiem, czy czas się nalicza w trakcie TGTV. W każdym razie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!